Dzień dobry Państwu. Chciałabym dzisiaj opowiedzieć o pestycydach, ich znaczeniu dla środowiska i dla jakości żywności oraz odpowiedzieć na pytanie, czy można żyć bez pestycydów chemicznych. Powodem tej rozmowy jest niedawno wydany atlas pestycydów, którego genezą był taki problem, że coraz więcej ludzi choruje z powodu użycia pestycydów na świecie. Ocenia się, że rocznie 385 milionów ludzi na świecie choruje z powodu użycia pestycydów. W Polsce także notuje się przypadki zatrucia pestycydami. Zgodnie z danymi z Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2016-2017 zanotowano około 900 przypadków zatruć pestycydami, z tego 530 wymagało hospitalizacji. Osobami, które są najbardziej narażone na stosowanie pestycydów są sami użytkownicy. Są to rolnicy, którzy je mieszają, stosują, mają potem problem z opakowaniami i na, w, w, przy, przy tych okazjach najczęściej dochodzi do zatruć. W Polsce też rośnie sprzedaż pestycydów. W 2021 roku, w stosunku do roku 2000, czyli przez 20 lat, sprzedaż pestycydów wzrosła o połowę. Jednocześnie obywatele, konsumenci obawiają się pestycydów w żywności. Zgodnie z wynikami najnowszego sondażu IPSOS, ponad 80% konsumentów, dorosłych obywateli naszego kraju, ma obawy, jeżeli chodzi o jakość żywności i pozostałości pestycydów i ich zagrożenie dla własnego zdrowia i dla zdrowia swojej rodziny. Chciałabym również wyjaśnić, co to są pestycydy. Potocznie uważa się, że to są środki chemicznej ochrony roślin. Natomiast jest to pojęcie znacznie szersze. One w ogóle są stosowane do zwalczania różnego rodzaju organizmów szkodliwych, ale także y, stosowane są w lasach, w zbiornikach wodnych, w magazynach, w szpitalach, w budynkach mieszkalnych, w budynkach inwentarskich. Natomiast środki ochrony roślin służą tylko ochronie roślin na polu. A jeszcze mniejszą grupą są chemiczne środki ochrony roślin. O których najczęściej mówi się potocznie pestycydy, ale właśnie o tych najbardziej niebezpiecznych związkach chciałabym dzisiaj rozmawiać. Te środki używane są do różnych celów. Jednym z nich jest ochrona roślin uprawnych przez organizmami szkodliwymi, ale również są, jest to grupa środków, które wpływają na procesy wzrostu roślin. Są to regulatory wzrostu, które służą na przykład do skarlania roślin, do skracania słomy, dzięki czemu. Rolnik nie ma dużo słomy, a zużyte składniki pokarmowe służą głównie wytworzeniu kłosów. Również regulatory wzrostu przeze, prze, używane są do przerzedzania zawiązków, mm, na przykład w jabłoniach, po to, żeby jabłka były duże. Dawniej robiło się to ręcznie, ale teraz stosuje się regulatory wzrostu. Yy, te, tego typu środki uważam, że one nie są niezbędne w produkcji żywności. Również yy, Środki ochrony roślin, które służą do walki z chwastami, osobiście też uważam, że one nie są niezbędne. Człowiek radził sobie kiedyś bez herbicydów, zwalczał chwasty w uprawach innymi sposobami, przede wszystkim uprawkami mechanicznymi, ale także ręcznym pieleniem, które w tej chwili jest bardzo drogie. No i w związku z tym producenci, zwłaszcza warzyw, chętnie stosują herbicydy. Jest to grupa najczęściej stosowanych środków ochrony roślin w naszym kraju. Środki chemicznej ochrony roślin służą także do zabezpieczania magazynowanych produktów żywnościowych w magazynach do zwalczania szkodników, w sadach, w przechowalniach owoców, do utrzymania jabłek w dobrym stanie, aż do nas, praktycznie do następnych zbiorów, czyli od zbiorów jesienią do lata następnego roku. Również... Środki ochrony roślin używane są przeciwko chorobom grzybowym, bakteryjnym i wirusowym. One też chronią plony i zapewniają rolnikowi dobry zbiór. Globalny rynek pestycydów na całym świecie rośnie stale. Jeżeli spojrzymy na mapę świata, to notuje się ponad 100% wzrost w Ameryce Południowej ale też około 60% w Afryce, 36% w Ameryce Środkowej, także w Azji, w Ameryce Północnej. Jedynym kontynentem, w którym jest stagnacja, a nawet lekki spadek użycia środków chemicznej ochrony roślin, jest to Europa. Z jednej strony konsumenci europejscy są bardzo świadomi, zwracają uwagę na ochronę środowiska, na chemię w żywności i w środowisku. Z drugiej strony regulacje Unii Europejskiej nakładają na producentów szereg obowiązków, żeby nie stosować nadmiaru pestycydów w produkcji żywności, ponieważ nie są one obojętne, a wręcz czasem szkodliwe dla zdrowia ludzi, zwierząt i dla całego środowiska. Najczęściej sprzedawanymi środkami ochrony roślin, takimi bestsellerami, są glifosat, który jest herbicydem totalnym zwalczającym wszystkie rośliny żywe, ponieważ po prostu niszczy chlorofil i powoduje zamieranie roślin. Także parakwat, atrazyna i neonikotinoidy, które są stosowane w zaprawach nasiennych. To jest przykład. Środków, które są używane w bardzo małej ilości, ale są bardzo skuteczne, w związku z czym ich siła rażenia jest bardzo duża. Jak to wygląda w Polsce? Często słyszymy, że w Polsce stosuje się znacznie mniej środków ochrony roślin niż w innych krajach. Owszem, tak, jeżeli porównamy to sobie ze średnią w Unii Europejskiej, w Polsce w 2021 roku stosowano około 2,1 kg substancji aktywnej na hektar. A w średnia unijna wynosiła 3,5 kg. Natomiast były takie kraje jak Holandia, gdzie jest, stosuje się około 8 kg substancji czynnej na hektar. Dlaczego w Holandii są tak wysokie, wysoka średnia? Z wielu powodów. Po pierwsze, jest tam trochę upraw szklarniowych, gdzie produkcja odbywa się przez 365 dni w roku, a nie w okresie wegetacji, który jest w Polsce znacznie krótszy. W, w uprawach szklarniowych stosuje się środki chemicznej ochrony roślin w roślinach ozdobnych, doniczkowych i ciętych, których się nie je, więc nie zwraca się tak dużej uwagi na to, ile substancji aktywnej stosuje się na hektar. Również być może część z tych środków są to środki biologiczne, w związku z czym one stanowią masę, ale nie są zagrożeniem dla pozostałości w produktach. W Polsce obserwuje się stały wzrost zużycia środków chemicznej ochrony roślin. Natomiast w Holandii w ostatnich czterech latach od 2018 roku notuje się spadek środków ochrony roślin na hektar. Natomiast bardzo istotnym czynnikiem jest jakby sposób stosowania środków ochrony roślin. Korzystając z wyników badań pana doktora Artura Miszczaka z Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, chciałabym Państwu pokazać różnicę między pozostałościami środków ochrony roślin w próbkach żywności w Polsce i w Holandii. Otóż Komisja Europejska za pomocą swojej Agencji Bezpieczeństwa Żywności prowadzi we wszystkich krajach monitoring pozostałości środków chemicznej ochrony roślin w żywności. Na tych samych zasadach we wszystkich krajach pobierane są próbki i w akredytowanych laboratoriach badane są na pozostałości środków chemicznej ochrony roślin. W 2021 roku w polskich produktach było około 4-5% pozostałości środków chemicznej ochrony roślin przekraczających dopuszczalny poziom. Najwyższy dopuszczalny poziom jest to poziom określony przez naukowców, który dyskwalifikuje żywność, ona nie powinna być przeznaczona do sprzedaży. Natomiast w Holandii było to zaledwie 0,2%. Czyli mimo tego, że zużycie chemicznych środków chrony roślin jest bardzo wysokie w Holandii, jednak jeżeli one są stosowane zgodnie z etykietą, we właściwym momencie, we właściwym stężeniu i są to te środki, które są dopuszczone do danej rośliny uprawnej, a nie tańsze, na przykład w uprawie pomidorów stosowane bywają środki, które są dopuszczone w uprawie zbóż, no bo są po prostu tańsze, to wtedy, jeżeli to się wszystko robi zgodnie z instrukcją, zgodnie z etykietą, przy zachowaniu wszelkiej ostrożności, pozostałości w żywności jest znacznie mniej. Pestycydy. Są bardzo długo obecne w środowisku. W zależności od tego, jaki to jest środek ochrony roślin, on się rozkłada wolniej lub krócej i on nie ginie, on nie rozkłada się do niczego. Yy, chcielibyśmy, żeby rozkładał się do nie wiem, tlenu, dwutlenku węgla i wody, ale tak nie jest. On się rozkłada do innych związków, które może nie są tak niebezpieczne jak substancja czynna, która jest w tym środku ochrony roślin, niemniej jednak on w środowisku dalej trwa. Najbardziej skażonym elementem środowiska są gleby, ponieważ życie gleby często bywa mniej intensywne w okresie zimy, życie gleby jest w uśpieniu. Również w sadach, gdzie przez wiele lat stosowane są środki ochrony roślin, aktywność gleby jest stosunkowo mała i pestycydy rozkładają się bardzo wolno. W związku z tym obserwujemy, z wyników badań próbek gleby pobieranych w różnych stanowiskach, widzimy, że nawet jest powyżej 10 substancji w glebie, i te substancje bywają pobierane przez rośliny, i nawet jeżeli rolnik nie stosuje środków chrony roślin, to ta roślina niestety może pobrać z gleby substancje aktywne. Głównym yy, środkiem ochrony roślin, który w glebie jest stwierdzany przez dłuższy czas są herbicydy. No, mówi się, że one się powinny szybko rozkładać, ponieważ one mają zadziałać i rozłożyć się. Niemniej jednak pod dłuższym okresie czasu nadal są stwierdzane herbicydy w glebie, przez to też rozwój i wzrost roślin następujących po danej uprawie, w której był stosowany herbicyd, może być spowolniony. Yy. Z badania tych próbek przeprowadzonych w 2018 roku na dodatek wynikło, że około 43% substancji stwierdzonych w próbkach gleby są to substancje, której od wielu lat zostały już y, zabronione do stosowania. Prawdopodobnie rolnik ich nie stosował. One po prostu tak długo zalegają w glebie. Przykładem substancji, która zalega najdłużej w glebie jest DDT. To jest insektycyd, który w latach 60., -tych, 70. -tych był bardzo popularny i bardzo często stosowany do wszystkiego. Nie tylko do zwalczania szkodników y, owadów na polach, ale także w ochronie ludzi i zwierząt przed owadami. W związku z tym no, stosowany był po prostu w nadmiernej ilości. Yy, został on zabroniony w wielu krajach w latach 70., w Polsce dopiero w roku 1976, a niestety do dziś wykrywany jest od czasu do czasu w próbkach yy, nawet produktów albo gleby. W związku z czym no, martwimy się tym, że niektóre środki ochrony roślin tak długo zalegają w glebie. Jak wygląda? Yy, Przeciętne badanie gleby z sadu, zobrazuje ten slajd. Jest to wynik badań gleby z sadu jabłoniowego. Podane pestycydy są w miligramach na kilogram. Widzimy, że te ilości nie są bardzo duże, natomiast chciałam zwrócić uwagę na chloropirifos. Badanie jest z 2022 roku, a chloropirifos był zabroniony w Polsce i w Unii Europejskiej od roku 2020. W związku z czym Powstaje pytanie, czy rolnik stosował chloropirifos, który był już od trzech lat zabroniony, czy po prostu chloropirifos nadal jest obecny w glebie? Te wszystkie środki ochrony roślin mogą być pobierane przez rośliny. One prawdopodobnie są pobierane przez drzewa owocowe, takie jak jabłonie, ale drzewo jest tak silnym organizmem, że najczęściej te środki nie są stwierdzane już potem w jabłkach. Natomiast w uprawie warzyw, roślin szybko rosnących czy zbóż no może być inaczej, tego nie wiemy. Natomiast martwimy się koktajlami pestycydów, które są obecne w glebie. Również w środowisku pestycydy nie giną, one krążą cały czas. Są bardzo często wykrywane w próbkach wody. Na podstawie badań przeprowadzonych przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności, który regularnie, podobnie jak Instytut Ochrony Roślin, bada próbki wody w określonych terenach. Są to tereny, które są szczególnie narażone na zanieczyszczenie przez stosowanie pestycydów w rolnictwie. Okazuje się, że wykrywane są w, wykry, wykrywano w wodzie około 28 różnych substancji z 201 badanych w każdej próbce. I otóż najczęściej stosowanym, najczęściej wykrywanym środkiem jest DEET. Jest to środek, który jest używany jako środek repelent przeciwko komarom, kleszczom i innego typu owadom. Jest to... Można powiedzieć rodzaj kosmetyku, który nie niszczy owadów, nie zabija ich, ale jest stosowany przez człowieka w celu odstraszenia komarów, które no, nie powinny nas wtedy atakować. Nie, bywa z tym różnie. Natomiast jest on bardzo powszechnie stosowany i nie jest on obojętny ani dla środowiska, ani dla zdrowia. Dlatego stwierdzanie tego środka masowo w próbkach wody no, nie jest dobre. Inne środki, które Państwo widzicie na tym wykresie, tak jak MCPA, czy Bentazon, czy Terbukolensena, czy 2,4D, są to przede wszystkim herbicydy, które są powszechnie stosowane w rolnictwie w większości upraw oprócz trwałych użytków zielonych i one po prostu są obecne w wodzie. Jeżeli spojrzymy na ogólną ocenę wyników badań wody przeprowadzonej przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, to widzimy, że 93% próbek nie wykazywało obecności środków chemicznej ochrony roślin. Jest to zupełnie niezły wynik. Natomiast jeżeli spojrzymy, w jakich stężeniach były wykrywane środki i pomyślimy, co się dzieje w wodach stojących, bo woda bieżąca, ona się bardzo szybko oczyszcza, ale w wodach stojących te środki są nadal obecne. I jeżeli korzystamy z kąpieli czy pobieramy wodę do podlewania, zwróćmy uwagę na to, że te środki są nadal w tej wodzie obecne. I a jak to wygląda w żywności? Otóż jest kilka inspekcji, które zajmują się nadzorem, monitoringiem, stosowaniem środków ochrony roślin w produkcji żywności. Przede wszystkim jest to inspekcja ochrony roślin nasiennictwa, która ma prawo pobierać próbki i robić badania u producenta podstawowego, czyli u rolnika, zarówno na jego polu, jak i w przechowalniach, w magazynach. Drugą inspekcją, która zajmuje się pozostałościami środkami ochrony, środków ochrony roślin, jest to inspekcja ochrony środowiska, która bada próbki gleby i wody, powietrza w naszym środowisku, w którym żyjemy. Trzecią inspekcją, która zajmuje się już badaniem środków ochrony roślin w żywności przeznaczonej na rynek, przeznaczonej do spożycia jest stacja sanitarno-epidemiologiczna, czyli popularny sanepid. Takie badania są wykonywane corocznie, jest pobierane o ponad kilka tysięcy próbek, z których tylko niektóre chciałabym mówić. Przykład badań monitoringowych pozostałości środków ochrony roślin w uprawach. Próbki były badane przez Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa w Skierniwicach we współpracy z Inspekcją Ochrony Roślin na Ziemnictwa. W 2023 roku, w okresie od maja do listopada, były pobierane próbki z magazynów, z gospodarstw, również z pól. Było to około 1300 próbek. W przypadku stwierdzenia pozostałości przekraczających najwyższy dopuszczalny poziom, zawiadamiana jest inspekcja ochrony roślin. Taka żywność nie może trafić do obrotu. Również były zgłoszenia do RAS, czyli to jest system ostrzegania przed zagrożeniami zanieczyszczeń żywności i producenci otrzymywali odpowiednie grzywny lub kary. Jeden z przykładów dotyczy jabłek. Jabłka były pobierane w wielu, w, praktycznie we wszystkich województwach, w różnych ilościach. I e, chciałabym na tym wykresie pokazać, jakie pozostałości były, były wykrywane. Przede wszystkim kaptan, 62% próbek wykazywał pozostałości kaptanu. Również inne środki, tak jak flonikamid, 40, ponad 40% próbek wykazywało zanieczyszczenie flonikamidem. Jak spojrzymy, to po prostu wszystkie najczęściej stosowane środki w uprawie jabłoni są potem wykrywane w jabłkach pobieranych z sadu, tak? Ten, podczas przechowywania jeszcze te pozostałości ulegają rozkładowi, natomiast w momencie, kiedy jabłka są y, na drzewach albo w przechowalni, niestety te pozostałości jeszcze nadal są. I przy tej okazji, skoro rozmawialiśmy o średniej y, zużycia środków ochrony roślin w Polsce, to y, najbardziej... Y, y, narażonym na pozostałości środków ochrony roślin są właśnie jabłka, ponieważ jest to roślina, w której stosuje się 30-40 oprysków środkami chemicznej ochrony roślin rocznie i średnia dla jabłek to nie wynosi około 2 kg, takich średnia w Polsce, tylko 10,5 kg substancji aktywnej na hektar. To jest bardzo dużo. Wykryte nieprawidłowości w jabłkach to były przede wszystkim insektycydy, ale najgorsze to jest to, że stwierdzano w 2023 roku środki, które są już wycofane ze sprzedaży i zabronione do stosowania, takie jak imidaklopry czy spiridoklofen. Tych środków rolnik nie powinien już stosować, a jednak były stosowane, skoro stwierdzono je w jabłkach. Jeżeli chodzi o fungicydy, głównym grzechem to był karbendazem iliofanat metylowy, również środki wycofane w 2020 roku. Jeżeli chodzi o herbicydy, prosulfokarb i regulatory wzrostu, mepikwat, który w zasadzie jest niedozwolony w jabłoniach i nie ma powodu, żeby go stosować. Myślę, że mógł być stosowany do przerzedzania zawiązków w sposób niezgodny z prawem. Ogólna ocena badania owoców, próbek owoców w ramach tego monitoringu, było pobieranych 431 próbek. Wygląda tak, że około 42% próbek nie wykazywało pozostałości. Można więc założyć, że prawie połowa próbek owoców. Była, spełniała wymagania. Do tego jeszcze należy doliczyć 41% próbek, które wyskazywało pozostałości, ale poniżej najwyższego dopuszczalnego poziomu, więc powiedzmy, że 80% próbek jabłek. Nie było problematycznych, i to samo prawdopodobnie odzwierciedla się na rynku. Owoce, które kupujemy, też mogą mieć pozostałości. Przy czym również firmy sprzedające, głównie sklepy typu supermarkety czy różne firmy sieciowe, mają swoje własne programy pobierania próbek i dodatkowo mogą pobierać próbki. I mają różną politykę. Na przykład niektóre z firm mają taką politykę, że jeżeli stwierdzane są trzy pozostałości środków ochrony roślin, chociażby poniżej najwyższego dopuszczalnego poziomu, to taka partia jest zdyskwalifikowana. Żadna sieć handlowa nie chce być bohaterem skandalu i po prostu stara się dbać o jakość. Jeżeli spojrzymy na procent próbek z pozostałościami powyżej najwyższego dopuszczalnego poziomu, w 2023 było to 1,4% próbek. Nie jest tak źle, ale chcielibyśmy, żeby było lepiej. Jeżeli spojrzymy na badania prowadzone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin, przepraszam, Państwową Inspekcję Sanitarną, również w okresie od maja. Do listopada 2023 roku pobierana była żywność, próbki żywności, i to były różnego rodzaju produkty warzywa, owoce, zboża, nasiona roślin strączkowych różnego rodzaju produkty. I również stwierdzano bardzo duży rozrzut próbek z przekroczeniami środków chrony roślin. Po prawej stronie widzicie Państwo rozrzut też krajów. Także żaden kraj, producenci z żadnego kraju nie są tu bez winy. Często wskazuje się jakiś konkretny kraj, a nie kupujcie tam stąd czy stamtąd, nie będę wymieniać nazwy żadnego kraju. Natomiast tak naprawdę produkty z różnych krajów mogą mieć stosowane środki ochrony roślin w sposób niewłaściwy i taki, w którym wychodzą pozostałości. Ogólna ocena produktów z importów wygląda następująco. No jest około 4% próbek wykazywało przekroczenie środków chemicznej ochrony roślin powyżej najwyższego dopuszczalnego poziomu. Podobnie jak w Polsce. Także nie ma tutaj lepszych i gorszych producentów, ponieważ polscy producenci też nie zawsze stosują środki w sposób właściwy i jeżeli chodzi o ogólną ocenę, oni się nie różnią od innych producentów z innych krajów. Kupmy się teraz na kraju, o który w ostatnim czasie jest, jest problem, mają rolnicy problem. Mianowicie potocznie mówi się, że produkty z Ukrainy są produktami bardzo zanieczyszczonymi. Nikt nie wie, co tam jest stosowane. Faktem jest, że w Ukrainie stosuje się inne środki ochrony roślin, ponieważ nie ma tam takich przepisów jak w Unii Europejskiej. Przepisy w Unii Europejskiej są najbardziej surowe i jeżeli chodzi o bezpieczeństwo konsumenta, Nakładają na producenta bardzo dużo obowiązków, po to, żeby konsument czuł się bezpiecznie. Natomiast wielu producentów w Ukrainie produkuje na rynek unijny i w związku z tym zdają sobie sprawę z tego, że jeżeli nie będą stosować środków poprawnie albo takich środków, które są dopuszczone w Unii Europejskiej mogą mieć problem z odbiorem partii swoich towarów. Więc myślę, że zawsze są jacyś ryzykanci, ale przeciętny producent nie będzie ryzykował, żeby jego partia towaru wróciła z kraju przeznaczenia. Również w Polsce czy w innych krajach Unii Europejskiej produkuje się różne produkty na rynek amerykański i też w ich produkcji stosuje się takie środki, które konsument i inspekcje amerykańskie zaakceptują. Jest to normalne, logiczne podejście producenta. W 2023 roku w zakładzie badania bezpieczeństwa Żywności skontrolowano 800, zbadano 850 różnych próbek. Były to przede wszystkim nasiona oleiste i olej słonecznikowy, owoce, zboża, warzywa i przetwory warzyw. I jak wyglądają wyniki? No, zdecydowana większość produktów nie zawierała pozostałości, a jeżeli zawierała to niestety to był chloropirifos. Chloropirifos, o którym już wspomniałam, że jest zabroniony w Unii Europejskiej od 2020 roku. Widzimy, że przekroczenia w produktach ukraińskich chloropirifosu no, zdarzały się bardzo często, natomiast inne środki, które Państwo tu widzicie, niektóre z nich są też zabronione w Unii Europejskiej, ale to były pojedyncze przypadki. Także nie ma tutaj zbyt dużej różnicy między produktami z Ukrainy i z innych krajów, bo jeżeli chodzi o przekroczenia, również stwierdzano około 4% próbek, w których były przekroczone na najwyższe dopuszczalne poziomy substancji. Bez pozostałości ponad połowa próbek. W związku z tym, na bardzo taką ocenę ogólną można powiedzieć, że te produkty nie różniły się zbytnio od produktów importowanych czy produktów polskich. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny wykład.